Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych. Moduł: elementy uzbrojenia i rodzaje urządzeń sanitarnych. Tytuł wideokastu: wodomierze i syfony. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kowalski. Jestem projektantem w biurze projektowym Aneco. Nadzoruję i koordynuję pracą zespołu projektantów, przygotowania dokumentacji wodno-kanalizacyjnej w projektowanym domu jednorodzinnym na osiedlu Słonecznym w Krakowie. Jakimi wymaganiami należy się kierować przy zabudowie wodomierzy domowych? Zestaw wodomierzy powinien być umieszczony w budynku w miejscu wydzielonym z pomieszczenia gospodarczo-użytkowego, w którym chroniony jest przed mrozem oraz zabezpieczony od wpływów instalacji gazowej i elektrycznej. W przypadku braku takiego miejsca może być umieszczony w studzience wodomierzowej poza budynkiem. A na jakiej wysokości powinniśmy zamontować wodomierz? Czy ma to jakieś znaczenie? Zestaw powinien być zamontowany odpowiednio wysoko nad dnem studzienki, która wyposażona być powinna w osadnik lub odprowadzenie wody zabezpieczające go przed zalaniem. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 4 stopnie Celsjusza i nie większa od 50 stopni Celsjusza. Zaś wilgotność względna powietrza do 80%, a jego wysokość nie mniejsza niż 1,8 metra. Miejsce wbudowania powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych. Wodomierze nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego. A powiedz mi proszę, czym są i do czego służą syfony? Wszystkie przybory kanalizacyjne przeznaczone do odprowadzania ścieków zaopatrzone są w syfony, zamknięcia wodne w celu uniemożliwienia wydostania się gazów kanalizacyjnych z wnętrza przewodów kanalizacyjnych do pomieszczenia. Obecnie produkowane są elementy przyborów sanitarnych wyposażonych w syfon. Do najlepszych rozwiązań należą syfony o kształcie litery S lub U. Wysokość zamknięcia wynosi od 75 do 100 mm. Dzięki swojemu kształtowi syfon zatrzymuje wodę w czasie każdego odpływu ścieków. Ponadto działa dźwiękochłonnie, tłumiąc dźwięki odpływających ścieków z pionów kanalizacyjnych. Wielkość syfonów określa średnica przyboru i może ona wynosić 32, 40, 50 mm. A czy istnieje jeden rodzaj syfonu, czy stosuje się je różnie? Oczywiście, że jeden rodzaj nie może być stosowany do wszystkiego. Dlatego też podzielimy je następująco. Ze względu na przeznaczenie, rodzaj przyboru sanitarnego: umywalkowe, bidetowe, wannowe, zlewozmywakowe, brodzikowe, tralkowe. Ze względu na sposób montażu: natynkowe, podtynkowe. Ze względu na rodzaj materiału: z tworzyw sztucznych, mosiężne, żeliwne, kamionkowe. Ze względu na budowę: butelkowe, rurowe, skrzynkowe, membranowe. Dziękuję bardzo za te wszystkie wyjaśnienia. Dzięki temu będę lepszym pracownikiem. Proszę bardzo. Zabierajmy się więc za pracę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.